Janusz Kołodziej, dobry wieczór Państwu. Witam w naszym cotygodniowym programie Hej Śląsk. Miejsce nieco inne niż nasze piękne studio. Jestem w hotelu Trzebnica, tymczasowym domu piłkarzy Śląska Wrocław, którzy przygotowują się na pierwszym obozie do rundy wiosennej Lotto Ekstraklasy. Moim i Państwa gościem jest Sito Riera, zawodnik Śląska Wrocław. Sito, welcome to our new studio, welcome to our new home. Witaj w nowym studio, witaj w nowym domu. How do you feel here in Trzebnica? Well, first day it's we feel very good, and but strong trainings, and the first days is so difficult, but it's part of the our work, and we must do, you know, for to come back to the league perfect, in perfect condition. Zapytałem Sito, jak się czuje po tych pierwszych dniach. Mówi, że pierwszy dzień jak zawsze jest najtrudniejszy w nowym miejscu. Mieliśmy od razu ciężki trening, ale tak musi być. Jesteśmy zawodowcami, przygotowujemy się do rundy tej wiosennej, o której wspominałem. Musimy zrobić wszystko, żeby było dobrze. How can you describe the atmosphere in Śląsk? We would like to go to the top of the league. It's out of the question. Our situation is not so very good now, but after strong work, everything is possible. Of course, we work now for the second round, and of course the objective is to stay the first eight for sure. And the club and the players now is ready for work strong and to play very well the second round and to stay in the first position, of course. Powiedziałem o tym, że nasza sytuacja obecna w tabeli nie jest taka, jak kibice i wszyscy zawodnicy by oczekiwali. Nasze miejsce i zadanie to jest marsz w górę tabeli. Sito oczywiście to potwierdził, że chcemy być w pierwszej ósemce, zrobić wszystko, żeby tam się dostać, dlatego tak ciężko pracujemy. You know that we need the points and we need wins outside the first match against Cracovia. It will be very, very tough. Yeah, we know in the first round we don't win away, so for us it's a surprise because it's so difficult, but if we want to stay in the first position we must win away, and for sure now against Cracovia we will do, no? And it's our objective now to do. Wiadomo, że słabością Śląska była słaba gra na wyjazdach. Sito to potwierdził, musimy zrobić wszystko, żeby to zmienić. Jest właśnie na to szansa po naszej ciężkiej pracy. Today is snowing in Poland. Have you ever seen the snow in your beautiful sunny Spain? So for me it's so beautiful. I know the people don't like all year to see the snow, but for me it's really nice because in Mallorca or in Spain it's so difficult, no? And for me it's different thing, and I enjoy now in this time, but for training it's a little hard. Powiedziałem, że dzisiaj mamy śnieżny dzień, czy kiedykolwiek tam w swoim miejscu na Majorce widział śnieg, mówi, że to rzadkość, ale on jest tym typem człowieka, który bardzo lubi śnieg. On akceptuje wszystkie warunki, ale nie wtedy, kiedy musi trenować. Śnieg jednak w treningach troszeczkę przeszkadza, powoduje, że są one jeszcze cięższe. Would you like to watch with the people, with our fans, how was the first day on our film? The first days? Yeah, first days. We are watched together the first day your trip to Trzebnica. Zapraszam Państwa teraz wspólnie z Sito do obejrzenia filmu przygotowanego przez kolegów z TV Śląsk Wrocław, jak wyglądał wyjazd i przyjazd tutaj do Trzebnicy. Zapraszam Cię,
Tylko musisz ładnie zapalić światło. Skromnych progów. O. Bardzo. Blisko, blisko. Zapraszam serdecznie. O. Jak pokój w ogóle? Super. Jest wszystko, co potrzebujemy. Z Igora, z kim jesteś w pokoju? Z bramkarzem, napastnikiem Marcinem Robakiem. Okej. No to będziesz go miał chyba na oku. No. Przykryciu. Żeby był przygotowany. Dobra. Strzeluje się 12 bramek. Co, ty nie masz pokoju? Nie mam, jestem bezdomny. Rzucili mnie z domu. Dzwonisz na recepcję chyba. Dzwonię na policję. Proszę bardzo, ma pan dokumenty uprawniające pana do kamerowania tym. Jaki mamy numer sprzętem? Będzie zadowolony. Ale jak? Pokój, warunki? Pozytywnie, pozytywnie. Tylko partner jest troszeczkę... Skończyły się. Skończony jest. Czasy. Czeka do Michała Maka. Idziemy się do roboty. I on dobrze o tym wie, że czeka na jego powrót szybki do zdrowia. Pozdrawiamy Michała. Pozdrawiamy go serdecznie i bardzo nam smutno, że go nie ma. Ale... Niego tam ciężko pracuje. Ale jak to się mówi, nie ma ludzi niezastąpionych. Dajemy radę bez niego. Dajemy radę, dokładnie. And it was very funny sometimes. Which person do you stay? You share the room with Augusto, because for the language is better for him to stay together. And sometimes it's hard to live with him because his liver is very strong. But it's okay, he's a good guy. Zapytałem, z kim dzieli pokój. Powiedział, że z Augusto, ze względu na to, żeby nie było problemów językowych. Czasami. Delikatnie to powiem, Augusto śpi nieco głośniej niż by on chciał, ale tak i zachowuje się radośnie, ale był to oczywiście żart, jest w sumie wspaniała atmosfera i to świadczy o tym, w jakiej właśnie atmosferze piłkarze Śląska się tutaj przygotowują. Thank you very much. Thank you, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, powiedział Sito piękną polszczyzną. My za chwilę obejrzymy kolejny film o pierwszym treningu, na który już Państwa serdecznie zapraszam i ja czekam na kolejnego gościa. Jesteśmy na gościnnej ziemi trzebnickiej po raz czwarty. Rozpoczęliśmy dzisiaj nasz obóz przygotowawczy, który potrwa do soboty i zostanie zakończony o godzinie 12 sparingiem z Miedzią Legnica. Jak widzimy, na pierwszym treningu jest cała drużyna, wszyscy są zdrowi, przygotowujemy się do rundy wiosennej. Następnie po powrocie będzie zapewne jeden dzień, być może dwa wolnego, to już zależy od sztabu trenerskiego oczywiście. I 23 wylatujemy na Cypr, na którym będziemy do 3 lutego. Następnie wracamy już na nasze obiekty na Oporowską i jak wiemy o godzinie 18 w sobotę 10 lutego mamy wyjazdowy mecz z Krakowią. I tak się zakończy nasz okres przygotowawczy. Brawo, Brombi!
tak jak powiedziałem, zmienił się gość. Sito udał się do swojego pokoju, żeby przygotować się przed wieczorną sesją treningową, a my witamy serdecznie Kamila Dankowskiego. Tym serdeczniej, że na taką sytuację, żeby ćwiczyć z drużyną z pełnym obciążeniem, Kamil, czekałeś bardzo, bardzo długo. Czy to prawda? Witam serdecznie. Tak, no minęło 6 miesięcy. 6 długich miesięcy. Odliczałem każdego dnia. Na szczęście przyszła ta decyzja, zapadło zielone światło. Wszystko jest dobrze, gdzieś to kolano czasami zaboli, ale to jeszcze będzie i za rok, i za dwa pewnie pobolewało czasami. Także no jest ciężko na razie, bo trenujemy na sztucznym boisku, a wiadomo, że mi to nie będzie sprzyjać za bardzo, więc gdzieś jeszcze nie daję z siebie tych 100%, bardziej uważam na te kolano, ale wyjazd na Cypr, myślę, że to już będzie pełen gaz, 100%, trzeba się przełamać barierę przede wszystkim w głowie, bo wiem, że ta noga jest zdrowa i być gotowym na mecz. Widzieliśmy na pierwszym filmie znany śmieszek, Arek Piech jest zadowolony z każdej sytuacji, potrafi rozbawić kolegów, podobnie Sito też ma duże poczucie humoru i pozostali. To chyba świadczy o tej atmosferze, bo tę atmosferę podkreślał też Tim Reeder, nowy zawodnik, który jest z wami kilka dni, ale już powiedział, że czuje się tu świetnie. No tak, tak, jest chwilkę, a co chwilę jakieś śmiechy. Nie, naprawdę atmosfera w zespole jest fantastyczna, każdy siebie bardzo dobrze rozumie, a przede wszystkim każdy poszedłby za sobą w ogień i jesteśmy zgraną ekipą. No co tu dużo mówić, trzeba pokazać teraz to w rundzie, przede wszystkim na pierwszym meczu, że jesteśmy zgraną ekipą, że każdy pójdzie za sobą w ogień i udowodnić to na boisku. Nawet Tim Reeder, bo Sito to już wcześniej podkreślał, że lubi treningi pod kierunkem Jana Urbana, bo on daje wam dużo pograć z piłką, to piłkarze wolą, ale wiesz, że czekają was też żmudne, powtarzane wielokrotnie serie treningowe, żeby pracować nad kondycją. No i to jest tak troszkę kolokwialnie na to ładowanie akumulatorów i zdajesz sobie z tego sprawę. Tak, no ten obóz pierwszy właśnie poświęcamy bardziej przygotowaniu fizycznemu, czyli motoryka, żeby każdy zawodnik był bardzo dobrze przygotowany na 90 minut, a może i więcej, bo nigdy nie wiadomo. A drugi obóz na Cyprze poświęcimy taktyce, stałe fragmenty, przygotowaniu już typowo piłkarskie pod ligę. Śledzisz na pewno sytuację, jaka jest w innych klubach, na temat zmian transferowych, jedni się zbroją, czas pokaże, czy odejścia, czy przyjścia nowych zawodników wyjdą takim klubom, nie wiem, na przykład jak Legia, na dobre, bo tam wymieniono rzeczywiście, sądząc po nazwiskach, sporo osób i pozyskano przynajmniej no, uznane nazwiska, ale jak one się spiszą w lidze? Liga ma swoje prawa, ty już to poznałeś bardzo dobrze, rozpoczynając kiedyś jako ten młody, wciąż jesteś bardzo młody, ale ten junior, który walczył o swoją pozycję, który dobrą grą przebił się do reprezentacji. Czy zamierzasz właśnie dobrymi występami przekonać do siebie też i trenerów kadry? Najpierw po kolei tych młodzieżowych, a później docelowo? No bo nie sądzę, żeby twoim marzeniem nie była chęć zagrania w kadrze narodowej. No tak jak pan powiedział, chciałbym bardzo przekonać, tylko najpierw muszę wrócić do tej swojej dyspozycji, która była wcześniej, a nawet i lepszej. Ja wierzę, że tak będzie, ponieważ kolano jest bardzo dobrze zrobione. Teraz tylko no, potrzebuję czasu, żeby wejść w ten sam rytm meczowy, który był. I przede wszystkim dobrą grą udowodnić poprzez kadry młodzieżowe, do których jeszcze należę. No i przede wszystkim, jak myślę, każdego młodego chłopaka jest kadra narodowa i to jest ten cel numer jeden. Na przyszłość oczywiście, a na teraz jest cel numer jeden, żeby skoczyć z powrotem do składu, być zdrowym i pomóc zespołowi. Powiedziałeś skoczyć z powrotem do składu. Jak przyjąłeś wiadomość o powrocie Bobana Jowicza? W końcu to jest twój bezpośredni konkurent do pozycji w drużynie. Pozyskanie nowego stopera, który powinien was wzmocnić. Czekamy na powrót George'a Czotry i być może Adama Kokoszki tak szybko, jak to się uda. Czy sądzisz, że właśnie ta konkurencja o miejsce w składzie wyjdzie na dobre drużynie wrocławskiej? Myślę, że tak, bo każdy ma coś do udowodnienia. Boban też miał długą kontuzję, na pewno już by chciał zacząć grać. Ja jestem strasznie głodny gry, jeśli mi zdrowie pozwoli, a na pewno pozwoli.
i wrócę do tego składu, to myślę, że będzie jak w poprzednim sezonie, że nie oddam tego miejsca i tego się trzymam, na to liczę. A teraz ta rywalizacja w zespole myślę, że jest bardzo potrzebna, bo każdy o coś gra, no każdy gra o przyszłość, o jakieś swoje marzenia i gdy widzi, że za plecami jest partner, który naciska, to też musi dać od siebie więcej i myślę, że to jest bardzo ważne też w drużynie. Spoglądasz na tych starszych, bardziej doświadczonych zawodników, mam tu na myśli na przykład Marcina Robaka, Arka Piecha. Marcin jakby się troszeczkę zaciął, ale za to Arek pod koniec poprzedniej rundy prezentował wyborną formę, zastąpił go w strzelaniu bramek. Czy liczysz właśnie, że po tych obozach Marcin znowu będzie seryjnie strzelać bramki i no, ruszycie no, najpierw w pogoni za tą pragnioną ósemką, a później biorąc pod uwagę, że gra się jeszcze dalej, no powalczyć o coś więcej. Czy jest to realne twoim zdaniem? Tak, myślę, że mamy bardzo doświadczonych zawodników i to na papierze wygląda bardzo dobrze. Zawodników, którzy grali w reprezentacjach Polski, którzy są naprawdę bardzo doświadczonymi zawodnikami, za granicą też byli. Myślę, że ta ósemka to jest minimum, która gdzieś tam stoi na ten moment oczywiście. Marcin na pewno wróci do strzelania bramek, bo wiemy, jaki to jest bardzo dobry zawodnik. Razem z Arkiem strzelili dużo tych bramek jak na napastników i wiem, że na pewno będą dalej strzelać. I co, no trzeba wrócić na ten pierwszy mecz skoncentrowany, a na pewno będzie wszystko dobrze. Śnieg, ciężkie boisko, takiego, którego niekoniecznie lubisz, biorąc pod uwagę tą przewlekłą kontuzję, ale wyjazd na Cypr to jest pewnie to, na co czekasz jeszcze bardziej. Na koniec ostatnie pytanie, jakie macie warunki tutaj stworzone, jak się czujecie tu w hotelu, czy też na obiekcie, w końcu niedaleko Wrocławia też można znaleźć bardzo dobre miejsce do przygotowań. Dokładnie, ja już jestem tutaj czwarty raz, także zero zastrzeżeń, za każdym razem jesteśmy bardzo dobrze ugoszczeni, tak można ująć. Hotel bardzo, bardzo dobry, boisko bardzo blisko, siłownie mamy, aquapark w hotelu mamy, odnowę biologiczną, także nic więcej nie potrzeba, a tym bardziej, że do Wrocławia mamy 30 minut, więc każdy jest zadowolony. No i zadowolony jest Kamil Dankowski, któremu dziękuję tutaj za przybycie do naszego zaimprowizowanego studia. Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas. Wiem, że za chwilę przygotowania do tej wieczornej sesji treningowej. Państwu dziękuję za uwagę. No pozostaje mieć nadzieję, że pierwszy obóz no, wypełniony zostanie w 100% plan, który założyli sobie trenerzy Śląska Wrocław. W sobotę mecz sparingowy z Miedzią Legnica, a później wyjazd na słoneczny Cypr, na trawiaste boiska, żeby jak najlepiej przygotować się do tej rundy, nazwijmy ją wiosenno-rewanżowej Lotto Ekstraklasy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.